Dobra, to ja sobie odpaliłem. Siemanko wszystkim, z tej strony Mister, witam was w pierwszym odcinku Defiance. Jest ze mną Sif Play Games. Jest to nowa postać, która ze mną będzie nagrywała, raczej osoba, nie postać. Znaczy też chyba tak, można też tak określić, nie? Tak, można w miarę. Także zapewne kojarzycie go z moich live'ów, ponieważ czasami siedzimy i gadamy i pieprzymy głupoty. Czasami. Wybaczcie, trochę gardło mi dzisiaj siada, ale to już przywykliście do tego. Pierwsze informacje, które chciałbym wam jeszcze przekazać, zanim cokolwiek zacznę. Przeszedłem sobie ten filmik, który jest na samym początku gry. Jeżeli gry nie znacie, możecie ją znaleźć na różnych kanałach. Będzie też link w opisie do właśnie, gdzie można grę zakupić i tak dalej, bo na pewno ktoś będzie zainteresowany. Także ja mam grę od portalu Kinguin.pl i zachęcam też do odwiedzenia właśnie tego portalu. Można znaleźć dużo tańsze gry niż na przykład na oficjalnych serwisach, czy też nawet na aukcjach, także myślę, że warto. A druga informacja jest taka, że jestem od pewnego czasu, znaczy nie jestem, może współpracuję, nie jestem partnerem, współpracuję ze sklepem Level 77, czyli koszulki, gadżety, akcesoria i tak dalej, na pewno kojarzycie, ponieważ Blow też miał z tym akcję. I teraz po wpisaniu kodu rabatowego, który jest bardzo prosty, wystarczy wpisać misterce, będziecie mieć rabat 20% na wszystkie produkty. Także zapraszam też, link w opisie znajdziecie, na pewno znajdziecie jakąś ciekawą koszulkę dla siebie. Ja niebawem też przygotuję jakiś filmik z koszulkami, zaprezentuję wam, jak one wyglądają, jak jest moje odczucie. A teraz przejdźmy może do gry, koniec pieprzenia o innych głupotach, także gra najważniejsza, jedziemy z koksem. A ty co tam robisz? Ja na razie sobie tworzę postać, żeby coś oglądać tutaj. A, okej. Okay. Mister chyba gra kobietą, ja będę grać facetem. Tak, jestem laskiem. Tak, powiedz nick taki ładny. Cycolinka. Co to jest 10? To jest mój poziom postaci? No, to jest taki startowy jakby poziom postaci. Okej. Okay. Jeżeli będziecie widzieć jakieś przycinki u mnie na wideo, to znaczy, że komputer jest z dyrtu i nie wyrabia. Gnarf, kto to za koleś? Kto ty być? Ja się ustawiam tego. Ale brzydki jest. Dobra, ja mam tę misję do wykonania, taką tutorialową. Okej, mam do pana Van Bucka się dostać. I zapewne coś będzie stało na mojej przeszkodzie tutaj, żeby do niego dobiec. I jak widzę, zwykle, że FPS-y mi spadają. Fraps niestety jedzie równo mi po dysku, co niestety boli. Widzę tutaj dwóch kolesi, którzy pewnie będą chcieli mnie zaatakować, to ja ich pierwszy zaatakuję. Gdzie się tam chowasz, dziadu? Czym jest Defiance, na pewno też zapytacie. Jest to shooter MMO. Jeżeli kojarzycie... O, what the fuck. Jeżeli kojarzycie WoWa, no to wiecie, czym jest gra MMO, czyli... Massive Multiplayer Online Game? Jakby. Tak. Tu jest jakiś robaczek, what the fuck. Dobra, ja będę szympansem, tak. Jak wyszło w rozmowach na sesji. Ja nie wiem skąd koleś strzela, bo go w ogóle nie widzę. A tu są. Holy shit. Dobra, ja tu szybko przebiegnę, jako się tam dostanę do nich. Oh no, oh no. Ale dostaję w pierdziel. Ej, kurna, może i tutorial, ale szczerze, to ja tu żadnej broni nie widzę. No, takiej... ta gra jest strasznie trudna. Nie, ty od razu dostajesz gdzieś tam przy początku drugą broń. Taką klasową chyba, wiesz? Okej. Okay. Ja musi mieć taki jakby, nie wiem, samochodo, kontener rozwalony i go musisz jakby wciąć. Oh shit, ej, what the fuck, ej, ja tu przejąłem ten punkt. Kurna, czemu tu się kolej zespełnił? Te postacie w tej grze są brzydkie. Nie, ja tu biegnę na szybko, bo to nie ma sensu. Ej, what the fuck, jak unik zrobił? No, tutaj w tej grze są nieźle z tym. Dobra, tu się dobra, miałem dostać. Ja to pomijam. I what the fuck. Ogółem, co chodzi w tym filmiku, to to, że oni się rozbiją i tyle. Gdzie ja poszedłem? Ja w złe miejsce poszedłem, bo zobaczyłem zielony punkt i pobiegłem tam po prostu. To widzisz. Holy shit. Chyba się go naładowało. Dobra, ja tu teraz wszystko wymijam, mam ich w dupie. Nie będę z nimi walczył, bo to nie ma sensu.
Grafika w tej grze jest brzydka. O Boże, jak brzydka, mi się podoba. Nie, nie. Ej, jak na grę MMO to jest całkiem spoko. No, to... Co tu jest, ta amunicja? Do tery, wiesz? Do tery takie na przykład. Shield. Otwiera kapsułkę. Oh, nice. We're going to need another weapon option. I'm picking up a signal from a crashed mobile armory. Let's hurry. We need to collect the necessary equipment as soon as possible so we can start looking for Mr. Von Bock. According to my readings, those creatures are actually humans. However, their DNA is severely mutated. Ta babka coś mi tu pieprzy, że te jednostki, z którymi walczę, te potwory, to naprawdę są ludzie. No co, ludzie tylko powinni coś zmutowani, czy coś. A moja postać ma jakąś psychozę. Nie wiem, ja tu biegnę przez wszystko i zaraz się to pewnie zablokuje gdzieś. Albo i nie. A jak ktoś ci powie, że masz wybić wszystko, co tam jest z tyłu? Nie. Nie zgadzam się na to. Nie, nie ma problemu, ja mam troszeczkę dodatków dzięki Deluxe. A, bo ty masz, tak, cheatowaną wersję. Tak, taką troszeczkę imba. Imba, cheatowana version. Ja nie wiem, dlaczego ty mówisz, że ta grafika jest brzydka. Mi się podoba. Jak znaczy, na grę... tak patrzę, teraz są ładne. Jak na grę MMO, to całkiem spoko to jest. What the fuck, jakiś robaczek tu jest. O, tu jest jakiś Bjorn. What the fuck, kim jest Bjorn? Nie mam wiedzieć. O, mogę grać. Jej. Ej, no, czy nie jest tak brzydko, tylko te postaci się to widzimy troszkę. A fajnie, fajnie, ponieważ ja tu widzę... Ej, mapka nawet ładna. Z kilkoma osobami naraz robię jedną misję. Sam początek tutorial. O, bo są tu eventy, wiesz. Jest, mam drugą broń. Ja mogę w końcu do czegoś strzelać. O, ja idę do drugiej broni. Mi jakieś robaki atakują na start. Mam weź tą broń. Nie, to jest jak... Okej, stoję koło tych żołnierzy zmutowanych. Ale powiem ci szczerze, o, dostałem tarczę. Spoko. Tarczę. Czekaj, czekaj, bo nie czaję, co ja tu mam zrobić. Aha. Zabić? Wchodu? Nie, mam się dostać gdzieś. Tak daleko mam się dostać. O, biegnę za tym Bjornem. Amunicję zdobyłem. Tu jeszcze jakiś ktoś gra robocikiem, what the fuck. Popieprzony, strzela do wszystkiego, co się rusza. I ambitny człowiek. Mutant Rifleman. Staram coś zrobić, ale na razie nie widzę, żeby... Pało nawet nas. Ja tu twardo biegnę na pałę, mam tu w dupie. Ja nie wiem, no po prostu idę spokojnie, mnie tu nie zabije nawet. Zabawne. Znaczy nie, widzę jak jakiś koleś walczy z innym kolegiem. To rzeczy tu można nazbierać. No, ta gra jest zajebista, odbieram. O, granaty odblokowałem, jej. No, montuj te granaty. Ja z kolesiem, ale mój życie nie spada. A nie, spada. To przeładowywanie w tej grze jest takie fajne. Prawdziwe. Jej. Bum, coś zrobiło. O, zdobyłem chyba na drugą broń. No mówiłem, tak jakby autokontener. Autokontener, powiadasz? Autokontener. Ja nie wiem, jak się tam do góry mam dostać. Mam drugą broń. A fajna. Oh shit, what the fuck. Ja nie wiem, o, akcept. Kolejny quest. A moja broń masakruje po prostu wszystko i wszystkich. Jaką ty klasę wybrałeś w ogóle, mister? Terana? Z kogo? Pierwszą, no. A, czyli weteran. Ja mam ostatniego. Tak, tak. Ja ma zajebistą broń. Czekaj, use cloak and attack the project from behind. Nie otaczają chyba. Okej. Okay. Czy można jakoś A, jest, pojawił się. Jak biegnie, się atakuje? Biegnie. Ale czym? Wręcz? Wręcz? Tak. A ludziska, gdyby ktoś mnie pytał, ja już troszeczkę przeszedłem tej gry, w sumie już tak naprawdę całą przeszedłem, bo tą grę da się niestety przejść. Bo jak ktoś by się zorientował, to jest gra na podstawie serialu. To, co się w serialu. A właśnie, o czym nie mówiliśmy wcale. No nie. A coś tutaj o tym powiedz.
To co, mogę ja mówić, czy ty mówisz? Tak, mów, mów. No, to jest gra po prostu na podstawie serialu i to, co się w serialu stanie, to się dzieje też w grze. Jeżeli tam, co się wydarzy z głównymi postaciami, to samo się dzieje w grze. Tylko takie update'y będą wychodzić ładne. I gierka będzie miała kilkanaście dodatków dużych, które jeszcze trzeba będzie wszystkie kupić. Co ty gadasz, tak? Tak, od tego jest Session Pack. Znaczy pas. Aha. I dodatków chyba będzie. A stary to wprawdzie. Okej. Okay. Use blur to mail. To przeładowuje, a mnie tu biją. O, da się ukrywać, ja się mogę ukrywać. Niewidzialność. No. Mam niewidzialność. Fajna. Tu spadaj koleś, bijesz mnie. Okej, okay. Zaczyna mi się podobać te moce tutaj. To mnie też zajebiste są. To mi się napady. Otwórz kratkę, what the fuck. Nie grałem tą klasą, ale jest fajna. Ja mogę być ciosu niewidzialny. Niewidzialny mogę zabijać. Ja sobie blur odblokowałem. Wow. Zajebista sprawa. O, pajączek. Łączki są fajne. O ty bielu, nie bijmy. Ła, biją mnie. Ło, jakiś innego mam. Aha, pokazuje mi wszystkie ega, ty. Daję. Ty broń świeci. Ona masakruje. Dobra, ja sobie przebiegnę po prostu przez wszystko. Nie chcę mi się z tym walczyć. A, ja na razie... Nie wiem, czy to coś daje, także osoby, które już mają jakieś doświadczenie z tą grą, mogą śmiało nam napisać, ale myślę, że na tutorialu nie ma się czym przejmować. Nie, i tak z tego nic nie wynosisz. Bo nawet levela nie wynosisz. Aha. Nie pamiętam, dawno grałem na premierze. Covering fire, bla bla bla. O, jakie fajne samochody tu są. O, jakieś przyspieszenie, what the fuck. No, kłady są zajebiste. Chyba się są wytrzymali nawet. A, mogę go walnąć. Okej, ja to muszę obronić jakąś bazę. Aha, mam użyć jedynki i tak. Aha. Użyj czegoś. Okej. Ja mam przejść teraz. O, mogę coś ulepszyć. Nie wiem, gdzie ja się tak naprawdę mam dostać, bo tu się za dużo naraz dzieje. Tu zmailiłem. Oh my god. A dobra, już wiem. Nagle się zmieniło. O, wyłączyłem coś. Jebrzydkich panów. Im głupi się ładnie rozwalają. Ja mam tu wysadzić całą bazę. O, bo ja też chyba. Znaczy na razie wchodzę do tej bazy, nie wiem, czy idzie dalej. Okej. Okay. Biegłem na pana brzydkiego. Ja chyba mam po prostu stąd uciec. A, okej. Okay. To jest na pewno bardzo coś wspólnego z rozwalaniem wszystkiego wokół. Protect the reactor. Aha, nie, czekaj, jak go mam bronić. A, okej. Okay. A sam? Nie. Bijęski. Nie, dobra, tak nie biją. To się z kimś bija, to nie biją. A no faktycznie, że tu są jakieś reaktory czy coś. Pomóc. Okej. No tu strzelam do wszystkiego, co się tu rusza, what the fuck. O, też tak mam teraz. O? Dole. Mam cutscenkę. A, ego kogoś rozwalam. Okej, miałem bronić, ale i tak wybuchło. Mi się ta broń podoba, co ja mam. Na tej bista. Pięknie szczela. To co, Mr. Aukę, będziesz kupować dodatki? Nie wiem. Zobaczymy. Ja pewnie dostanę. Zobaczymy, jak mi się gra spodoba.
na razie nie wiesz, mówię ci, mnie się bardzo spodobała sama gierka, tylko że no, po prostu jest krótka. No, po prostu jest krótka. Miałem w 5 dni za się przejść. Osiągnie wszystko, co się da osiągnąć. Tak, bo ty no life isz. Ale nie, serio, to każdy ci powie. Chyba skończyłem ten tutorial, mało. Tak mi się aha, wydaje. Tak, faktycznie mam bronić. A, ty dopiero go kończysz. Ja mówię, zacząłem od nowa, żeby ludzie widzieli, co ja robię, nie? Mhm. Ja już przeszedłem, ale wiesz, na super rozwiniętej postaci nie ma sensu nawet. No ja grałem na tego, ja grałem na Ameryce, nie? A, chyba, że tak. Bo Europa wtedy miała problem jakiś. Tu zostawcie mnie, panowie. Zostawcie mój reaktor, pan pozwolił dotykać. Oh, what the fuck, mogę jakieś i punkty ego powydawać. Punkty ego są do tego, do odblokowania na takie inne pierdoły? No. Okej. Okay. Co to jest? To jest timeout. Pan, szybciej strzelaj pan. To jest glass image from behind. Co mam robić z tym rak? Bronić go, aha, bo on wybuchnie zaraz, okej. Okay. Fully recharge zero power, okej. Okay. I'm gonna take less damage for 3 seconds, take for less, okej. Okay. Ale na razie gra się bardzo fajnie. To jest przyjemna szczelanka. O. Mało jest takich gier, gdzie tylko strzelasz, a nie super fajna moc. Sprawa z tym, z tymi skillami, jest strasznie dużo tego. A dużo ich jest, no. Dobra, ja tu sobie wezmę jakiś quest. Navigate through the disarray to new freedom. Aha, czyli mam się gdzieś dostać, żeby z jakimś Von Bachem pogadać. Ojej. I'm picking up signals from a couple nearby evac seats. Fingers crossed that one of them belongs to Mr. Von Bach. Mam pytanie, tu gdzie się wyloguje, tam zostaje moja postać? No, powinna. Okej. Okay. Właśnie patrzę, co tu może być ciekawego. To jest, tu można jeszcze eksplorować, prawda? Bez problemu. Są eventy takie dynamiczne. Aha. Na mapie. Które robisz wiele osób. Pozwala duże potworki, tak inne takie. Komuś pomogłem. Killam ten Rifleman. Ciągle ich rozwalam, a to się nic nie. O, jeszcze kasę do tego dostaję. Wow. Słodko, nie? No. Fajne. Jezus, panie, nie bij mnie pan. Tranquility Road. Dobra, to jak ty skończysz, to chyba będziemy mogli zakończyć, prawda? Pierwszy odcinek. Tak, tylko muszą dokończyć to cholerstwo. Ubiją mi strasznie. Powiesz o. Nie wiem, co z tym reaktorem mam. Masz go bronić przez chwilę, a później będziemy miał cutscenkę. Oh shit. Niech ukazała zestartować. Zostaw reaktor. Strasznie szybko się respawnią ci żołnierze tutaj. A, granata mogę użyć. Chodźcie, granata. Jak dla mnie troszeczkę za szybko oni się respawnią. No, tu ten respawn jest strasznie upierdliwy. Okej. Okay. A nie. Czyli teraz jeżeli przejdziesz ten, to się pojawisz też za tym. No, powinienem. Mhm. No to czekam na ciebie tutaj. Rozwalam panów. He, 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 he. Mam 20 poziom. Nice. Przeładujmy broń, go to open area. Aha, psichio. Gdzie panowie? No, ammo. Aha, czekaj, to w takim wypadku... A, mam się... O, dobra, cutscenka, okej. Okay. Wtedy, kiedy mi się amunicja skończyła. Aha, dobra, to już wiem, o co come on. Ale wybuch brzydki. O, pojazdy można sobie przywoływać albo coś w ten deseń? Tak, one są przywoływane w każdym momencie, kiedy ci się podoba. Okej. Okay. Tu są perks, aha, czyli to dopiero muszę odblokować. O, dobre, czaję.
Hych. Ale ładnie gra wygląda. Jak na grę MMO to zajebiście dobrze wygląda. Ja się idę jeszcze drogą w prawo przejść, zobaczyć co tu może być ciekawe. Ja wchodzę do tego Moon Time. Gdzie? O, do tego pierwszego, nie? A pół po cutscence. Jesteś za murem? Nie, jeszcze chwila, czy się ładuję. A, okej. Okay. Tak, jestem za murem już, tak. Jeszcze cię tu nie widzę. Jadam z panienką, jak... A, to zaraz będziesz miał zakończenie filmiku. Amunicję wezmę, bo już nie mam w ogóle. Mission complete. Idę na ulicę. Miała postać krzywo biega, jakby miała w gaciach to dużo. Jesteś na ulicy? Tak. Nie widzę cię. Lają do mnie brzydale. Ale cię tu nie widzę. Nie użyto nadal tutorial. Niemożliwe. To długo by było, nie? Chyba. Aha, chyba że gramy na różnych serwerach. Jak to można dodać da. Znajomego? Okay. Nie na J, na L czy na I to było? Na I był inwentarz. Go, salvage, loadout. Nie dodawam tu znajomych, to jest pytanie. B, V, C, X, Z. What? Czekaj, escape. Inventory, loadout, stats, boost, echo. Nie wiem. Robaczki. Czekaj. Social. Social gdzieś tam będzie wydawanie, ale... No friends. Taki... Account. A którym to jest przycisku? Nie wiem, ja sobie wszedłem przez spację, jak wejdziesz do tego całego menu. A, faktycznie kołowa spacja przecież. Jaki masz nick? Szympans. What? Ja szympans po prostu. Jesteś. A the friend. O, widzę, Mr. Cyril, tutaj znajomy. Group invite? O, można też zrobić. Go to friend. O, mogę do ciebie skoczyć. O, skoczę do ciebie. O, jesteś, cześć. No wreszcie. O, murzyna masz. O, no tak. Dobra. A się spodoba. To kończymy? Kończymy, bo to już 22-3 minuty. Do zobaczenia wszystkim w kolejnym odcinku. Już niebawem. Pa, pa.